Na co dzień jestem otoczony ludźmi z pokolenia Z, czyli z pokolenia ludzi młodych. I to, co nagminnie się powtarza, to jedna legendarna sekwencja. Nie wiem, co chcę robić w życiu, nie wiem, jaką wybrać profesję, czym się zajmować. Ludzie tego nie wiedzą, a jednocześnie ci ludzie są ambitni, chcą się rozwijać. Tylko jak, skoro nie wybrali jeszcze swojej drogi? I właśnie dla takich ludzi, ale nie tylko, napisałem tą oto książkę Progressus Dux, praktyczny poradnik samodoskonalenia. W książce znajdziesz mnóstwo praktycznych porad, wskazówek, umiejętności, nawyków, które pozwolą ci się stać lepszą osobą uniwersalnie, a zdobyte umiejętności będziesz mógł wykorzystać w każdego rodzaju profesji. Są to uniwersalne rady, więc uniwersalnie stajesz się lepszą osobą i się doskonalisz. Taki jest główny cel tej książki, ale nie jest ona tylko dla ludzi młodych, jest dla każdego, kto chce się rozwijać. Więc 85 rozdziałów, mnóstwo rad i porad w tych właśnie rozdziałach, a wszystko charakteryzuje praktyczność. Naprawdę książka jest wysoce praktyczna. I co? I właśnie dotarła dzisiaj do mnie dostawa 100 egzemplarzy. Proszę tu, bracie, zrób zbliżenie. Każdy egzemplarz będzie ponumerowany od 1 do 100. Dobra? Już sprzedałem jakąś tajemniczą ilość, nie powiem, ile już sprzedałem, więc bardzo możliwe, że już zabraknie dla Ciebie, jeżeli będziesz zwlekał, kto to wie. I jako, że jest to pozycja ograniczona ilościowo, w tym pierwszym wydaniu, kolejne wydania nie będą wydane w ten sposób, bo tu książka charakteryzuje się oprawą szytą nićmi konopnymi, oczywiście twardą, więc jest to wydanie na wypasie, kolejne będą już takie bardziej budżetowe, i jednocześnie nieograniczone ilościowo. I z tego powodu wartość tej książki powinna rosnąć w czasie. Oczywiście nie wiadomo, jak to będzie, ale zgodnie z ekonomią tak powinno się stać. Kupując tą książkę, kupujesz tak jakby akcje firmy Przemek Wójcicki. Kupujesz mnie po części i to, że urosnę w przyszłości. Więc tak się to prezentuje. Co jeszcze chciałem dodać? Chciałem dodać, że jest już oficjalna strona poświęcona tej właśnie książce. Już tam można ją kupić zarówno w tej wersji, jak i w e-booku. Więc zapraszam na tą stronę, zapraszam do zainteresowania się książką. Naprawdę świetna pozycja, moim zdaniem, moim skromnym autora zdaniem, bardzo subiektywnie, więc za niedługo pierwsze recenzje, za niedługo pierwsze rozmowy na temat tej książki i już zapraszam do zakupu, ponieważ nie wiem, w jakim tempie zacznie się wyprzedawać ta książka. 100 egzemplarzy, tak jak mówiłem. To tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie. Cześć!